Olaf Jakoniuk, Obiełuszku i Szaraczku. Bajka babci Ani z Romanowa. Było to nie tak dawno. Jesień zaczynała złocić drzewa. Mgła poranna coraz częściej otulała trawy i chaszcze, ale w samo południe słońce jeszcze potrafiło ogrzewać jak w upalny lipiec. Za Romanowem, na polu zwanym przez mieszkańców Paszeńką, pod szeroką miedzą mieszkała sobie rodzina zajączków. Mama zającowa, tata zając i ich synkowie, Biełuszek i Szaraczek. Imiona małe zajączki otrzymały od kolorów swoich kitek. Biełuszek miał białą kitkę, a Szaraczek szarą. I po kolorze ogonków mama zającowa rozróżniała swoje dzieci. Zajączki jak to maluchy. Lubiły się bawić i broiły też nie najgorzej, ale rodzice kochali swoje dzieci i starali się nauczyć je, jak przetrwać zimę. Zbierali zapasy i przestrzegali przed niebezpieczeństwem. Pewnego razu mama zającowa zawołała swoje dzieci i powiada: Szaraczku i Biełuszku, nie chodźcie proszę bawić się na leśną polanę, bo doszły mnie słuchy, że grasują tam wilki. Dobrze, mamusiu, zawołały zgodnie zajączki i wybiegły z jamki bawić się na polu. Szaraczek i Biełuszek bardzo lubili bawić się w berka albo w chowanego w lesie, ale skoro mamusia zabroniła, to trzeba jej się słuchać. Szaraczku, powiedział Biełuszek, pobiegnijmy na chwilę na podrzecze. Tam jest taka nieduża polanka, tam się pobawimy. Nie ma dużych drzew, tylko krzewy i leśne podszycie, to wilki nie będą miały gdzie się skryć i w porę je zauważymy. Dobrze, odparł Szaraczek i zajączki pokicały leśną drogą w stronę podrzecza. Rzeczka czy żółwka pluskała się w oddali, a słoneczko pięknie prześwietlało rzadkie w tym miejscu leszczynowe krzewy. Zajączki bawiły się w najlepsze w berka, gdy Biełuszek nagle zatrzymał się w pół skoku i szepnął: Szaraczku, wiesz co? Wydaje mi się, że słyszałem jakby warczenie za tym krzaczkiem. Szaraczkowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Dał takiego długiego susa, jak tylko dał radę, a Biełuszek za nim. Chyc, chyc, chyc. Już byli na leśnej drodze. Chyc, chyc, chyc. Już pod lasem. Chyc. I już, już prawie w swojej jamce. Gdy wpadli do domku, zatrzasnęli drzwi. Mamusia, widząc to, zapytała ze zdumieniem. Co się dzieje? Dlaczego tak sapiecie? Zajączki nie mogły złapać tchu. Mamusiu, wilki nas goniły. Wilki? Zdziwiła się mama zającowa. Tu, w szczerym polu? To dziwne, wilki raczej chowają się w lasach. Bo my poszliśmy do lasu, ale tylko na chwilę. Myśleliśmy, że ich tam nie będzie, tam na polance, gdzie nie ma drzew. Odpowiedział jąkając się Biełuszek, a Szaraczek tylko spuścił oczy po sobie i nic nie powiedział. Mama zającowa przeraziła się nie na żarty. Ojej! Co teraz będzie? Tata zając poszedł na marchewkowe pole zrobić dla nas zapasy na zimę. Zajęty nie spostrzeże się, że wilki są blisko. Musimy go ostrzec. Tak, tak, mamusiu, to my już biegniemy. Nie, powiedziała zdecydowanie mama zającowa. Wy zostajecie w domku i dobrze się schowacie, a ja pobiegnę co sił w nogach na marchewkowe pole. Mama przytuliła zajączki i nakazała im schować się pod kołderką, żeby wilki ich nie widziały przez okienka. Sama wybiegła z jamki i zamknęła drzwi na zamek. Gdy była blisko pola marchewkowego, zawołała: Panie zającu, panie zającu! Rozejrzała się na wszystkie strony, ale nikt nie odpowiedział. Pobiegła więc drugi koniec pola. Watacha wilków zbliżała się do pola i mama zającowa musiała się schować pod krzaczkiem i siedzieć nieruchomo, aby bystre oko wilków jej nie spostrzegło. Tak bardzo się bała o swoje dzieci, o tatę zająca i o siebie.
jak sobie poradzą dwa małe zajączki, gdy im, rodzicom, coś się stanie. Na szczęście wiał lekki wiatr i wilki nie zauważyły, że jeden krzaczek jakoś mocniej drży. Gdy wilki się oddaliły, mama zającowa usłyszała lekkie pst. To tata zając schował się obok i zawołał ją cichutko. Nie mogłem się pokazać wcześniej, bo by nas zobaczyły. Wiem, wiem, odpowiedziała mama zającowa. Co teraz zrobimy? Na to tata zając pokazał pełen kosz świeżutkiej marchewki. Chyba zostawimy tę zdobycz, bo nie zdołamy jej zanieść do naszej jamki, uciekając przed wilkami. Nie możemy narażać naszego życia. Innym razem zbiorę więcej zapasów. Pomalutku państwo zającowie zaczęli kicać w stronę szerokiej miedzy, gdzie w maleńkiej jamce schowane były ich dzieci. Gdy już rodzice zbliżali się do swojej kryjówki, wilki ruszyły całą watahą w ich stronę. Państwo zającowie szybko wbiegli do domku i zamknęli drzwi, wcześniej maskując wejście kępą trawy. Wilki warcząc przebiegły przez szeroką miedzę, ale nie zauważyły dobrze ukrytego domku rodziny zająców. Tym razem musiały się obejść smakiem. W jamce, gdy już emocje opadły, tata zając zaprosił swoich synków, aby poważnie porozmawiać. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, zaczął groźnie. Tak, tak, tatusiu, my już wszystko rozumiemy. Nie musisz nam wyjaśniać. Widzieliśmy na własne oczy, czym może skończyć się niesłuchanie przestróg rodziców. To bardzo dobrze, powiedział tata i przytulił swoje dzieci. Jak chcecie trochę pobiegać, to zapraszam do pomocy w noszeniu marchewek do spiżarni, a mama sobie troszkę odpocznie. Na polu marchewkowym czasem brakowało marchewek, gdy przychodził czas zbioru. Ale właściciel tłumaczył swoim dzieciom, że pewnie żerują tam zające, sarny i dziki. One też potrzebują pożywienia i częstują się czasem, aby przetrwać czas zimowy.